Protestować w sprawie przebiegu obwodnicy Suwałk nie zamierzają mieszkańcy gminy. Tak przynajmniej twierdzi Zbigniew Mackiewicz, sekretarz Urzędu Gminy w Suwałkach. O obwodnicy mówi się już od kilku lat i jak mówi Mackiewicz, wszelkie ustalenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad już zapadły. Były konsultacje z mieszkańcami i korekty planów, dodaje. Nie powinno być jakichś większych problemów, gdyż o tej obwodnicy mówi się już od wielu lat i były swego czasu przeprowadzane konsultacje, były przeprowadzane różne korekty, niektóre sytuacje kontrowersyjne zostały jakby rozwiane w ten sposób, że pewne zapewnienia z Generalnej Dyrekcji Oddział Białymstoku też padły i to padły na piśmie. Pewne kontrowersje może budzić natomiast montaż ekranów dźwiękochłonnych. Okazuje się bowiem, że będzie ich nawet o połowę mniej niż zakładano. Pozostaje również kwestia wykupu gruntów od mieszkańców. Mackiewicz ma nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z budowy obwodnicy Augustowa, gdzie oferowane ceny wywołały protesty mieszkańców. Tego jednak nie da się przewidzieć, mówi sekretarz. Tego nie da się przewidzieć, jakie będą ceny gruntów przy wykupach. No może tu się powtórzyć sytuacja przy obwodnicy w chwili obecnej Augustowa, gdzie te odszkodowania są nierówne i tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego jest taka dysproporcja finansowa dla właścicieli gruntów. Aczkolwiek co do samego przebiegu, i to jest bardzo istotne, ważne, żeby nie wstrzymywać tego procesu inwestycyjnego, no to my raczej nie przewidujemy takiej sytuacji, że dojdzie to do protestów. Przypomnijmy, że obwodnica Suwałk ma łączyć się z obwodnicą Augustowa. Będzie przebiegała m.in. przez tereny położone w okolicach Zielonego Kamedulskiego i Białej Wody. W przyszłości połączy się natomiast z drogą ekspresową S61 Suwałki-Budzisko. Prace przy budowie mają ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.